Elio, zaczyna to posępienie. Panie Henryku. Dzień dobry Państwu. Otwieram 28. sesję 7. kadencji Rady Gminy Stolina. W naszym przypadku ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszej sesji Rady Gminy uczestniczy 11, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy, umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Witam Panie Radne i Panów Radnych, witam Wójta Gminy, Pana Adama Piotrkowskiego, witam Pana Marka Bronowskiego, który produkuje dzisiejsze obrady. Panie i Panowie Radni otrzymali proponowany porządek dzisiejszych obrad sesji. Zachodzi jednak potrzeba wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały oznaczonego literką B w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Wobec powyższego pytam, kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad z naniesionymi poprawkami? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Na 11 radnych, 9 radnych jest za przyjętymi poprawkami, przy 2 głosach wstrzymujących. Przechodzimy do uchwały oznaczonej literką A Rady Gminy Stolina w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stolina. Podstawę prawną opuszczam. Rada Gminy Stolina uchwala, co następuje. Uznaje się za niezasadną skargę na działalność Wójta Gminy Stolina oraz zastępcę Wójta Gminy złożoną w dniu 4 sierpnia 2016 roku. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I Państwo, Panie i Panowie Radni otrzymali uzasadnienie odnośnie tej uchwały do domu. Czy mam to uzasadnienie tutaj czytać? Nie. Dostaliście też Państwo zestaw dokumentów, czyli skargę wniesioną i wszystkie pisma, które były w tej sprawie, że tak powiem, do urzędu kierowane i odpowiedzi urzędu. Wobec powyższego pytam, czy odnośnie tej uchwały macie Państwo jakieś zapytania? Bardzo proszę, Pani Alina. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, no dla mnie to jest sprawa kuriozalna, bo no, trzeba było zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji. No Rady Boskiej, ja wiem, że ten człowiek jest ciężki, no ale żeby Rada Gminy zajmowała się kotami, no to już jest, no dla mnie sprawa naprawdę nie. Trzeba było, no ja nie wiem, to przecież wszystko można zrobić jakoś. To są sprawy ludzkie, no. I jakoś to rozwiązać. Ja wiem, że gość jest trudny, no ale no, jakoś po to są pracownicy, po to są inne środki, żeby załatwić. No bo to naprawdę jest śmieszne, żebyśmy jako Rada Gminy zajmowała się kotami. Czy ktoś z Państwa odnośnie tej uchwały ma jakieś zapytania? Proszę bardzo, Pan Janusz Krupa. Proszę Państwa, więc tak, dla mnie to jest samo, to jest poniżenie, pośmieszenie nas wszystkich tutaj, całą gminę, nie tylko na Podkarpacie, ale na całą Polskę. Jest to skandal, nieprawdopodobny skandal, żebyśmy jako Rada przykrywali nieudaczność działania wójta Adama Piotrkowskiego. Od kiedy Rada jest sądem? Powiedzcie mi, od kiedy Rada jest sądem, by decydować, czy ten pan, czy ten drugi pan ma rację? Ludzie, nie jesteśmy sądem. My jesteśmy tu Radą. Ja się dziwię, jeżeli wójt Adam Piotrkowski powołuje, czy przewodniczący powołuje nadzwyczajną sesję w sprawie czterech kotów, czy ten wójt jest w stanie wyprowadzić gminę z takiej sytuacji, w której jesteśmy w tej chwili? Jeżeli sobie nie poradzić może z czterema kotami? Robi się wszystko, proszę Państwa, żeby te koty jakoś były dożywiane, czy niedożywiane. Takie sprawy powinny być załatwione od ręki. Tam pojawił się jakiś pracownik, załatwić to i tyle. Dzisiaj wzywamy, tu jesteśmy. Słuchajcie, każdy z nas dostał 8 kartek, 120 kartek. Ile to kosztowało? Ile ta sesja kosztuje? Ile to wszystko kosztuje? W sprawie czterech kotów? Czy to jest normalne? To jest skandal i jeszcze raz powtarzam, my nie możemy nad tym głosować. My nie jesteśmy sądem, bo jeszcze troszkę to będziemy głosować nad tym, że jak ktoś ma niebieskie oczy, to go wywalamy z gminy. Kim my tu jesteśmy, ludzie? Do czego my doprowadziliśmy tę Radę? Jeżeli radni dzisiaj zagłosujecie nad tym, żebyśmy to byli pozytywni na uchylenie, to proszę Państwa, sorry, ja już z tego świata nic nie rozumiem. Kompletnie nic nie rozumiem. Jeszcze raz powtórzę, my nie jesteśmy sądem i nie możemy nad tym głosować. Panie Przewodniczący, jeżeli my dzisiaj przegłosujemy
to proszę się liczyć z tym, że ten pan w sprawie tych kotów będzie korespondencję teraz z panem prowadził. Bo to nie jest. My przyjmujemy tylko te obowiązki, co wójt miał zrobić, przyjmujemy na siebie. I jeszcze jedno, proszę państwa, na podstawie wyroku sądu administracyjnego w dniu, przepraszam, sekundeczkę, bo jednak troszkę emocje, bo to jest, ja po prostu nie rozumiem, co my tu robimy. Moment, co my tu panie Januszu, proszę, na podstawie panie Januszu, wyroku panie wojewódzkiego, Januszu, przepraszam. Ja tylko panu chcę jedną rzecz powiedzieć, nie będę panu przerywał, niech pan się nie dowiaduje. Ale już pan to zrobił w tej chwili, jak zawsze. Na podstawie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z Poznania dnia 12 września, sygnatura A, 2 rzymskie SA łamane PO 593-14, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt musi określać wysokość środków finansowych przeznaczonych na jej realizację oraz sposób wydawania. Koszty realizacji programu ponosi gmina. Projekt programu przygotowuje wójt i przekazuje go do rozpatrzenia właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organom społecznym, który statutowym działaniem jest ochrona zwierząt działających na obszarze gminy, dzierżawcą lub zwierzęt lub zarządcą obwodów łowieckich działających na obszarze gminy. Opinie powinny być wydane w ciągu 21 dni od dnia otrzymania projektu. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesławionego programu. Panie wójcie, ja mam pytanie. Czy my mamy taki program? Proszę o ciszę. Czy my mamy taki program, panie wójcie? Pytam się. Czy my mamy taki program, panie wójcie? Nie, ja się pana pytam teraz. Panie wójcie, pan nie udziela tutaj głosu, panie. Jeżeli my... Skończył pan tak, słowo, nie, jeżeli my, a wójt nie ma takiego programu, to dzisiaj powinien pójść do Biczkowa, klęknąć przed tym panem, tak jak klęczą na dożynkach, i przeprosić tego pana. Rozumiecie? Przeprosić. A tu dzisiaj na tym absurdalnym dziadostwie nie możemy głosować. Jeszcze jedno. Kto przygotowywał tą uchwałę? Pan Jamrozi? Radca prawny? Nie, proszę. Kto? Pan pod stołem z wójtem? Pytam, kto? Panie Januszu. Jakim prawem? Tu nie ma w ogóle, nie macie prawa na tym głosować. Jeszcze raz powtarzam. Nie jesteście sądem. Nie jesteśmy sądem, tu ludzie. Ta sprawa ma być rozpoczyna w sądzie, a nie tu na Radzie. My jesteśmy Radą. A nie żebyśmy, proszę państwa, wójt nie wie co zrobić, to daje na Radę? No ludzie, jeżeli wy to przegłosujecie, proszę bardzo. Proszę państwa, robimy pośmiewisko z tej gminy i mówię wam jeszcze raz. Nie można tego przegłosować. To jest skandal. I jeszcze jedno, ja uważam, że te wszystkie diety z dzisiejszego dnia, jak i moją dietę, przeznaczcie na te koty, bo te koty jak będą głodować, no to trzeba będzie, jak tutaj jak wójt nie ma programu, nie ma nic. Ja proponuję, wnoszę wniosek teraz, 5-minutową przerwę, żeby wójt przyniósł i pokazał ten program. Bo od tego się zaczyna, proszę państwa. Od tego się zaczyna. Od tego powinniśmy zacząć rozmawiać. Gdzie jest ten program? Skończył pan, panie Januszu? Tyle. Proszę państwa. Co się tyczy tej uchwały oznaczonej literką A, jest parawka na uchwale i na uzasadnieniu radcy, jest tu pan adwokata pana Bulwana, także to nie ja z wójtem pod stołem to zrobiłem. Po drugie, chciałem panu radnemu wytłumaczyć jedną rzecz. Nie ja pisałem skargę do rady, tylko pan Piotr Wacławski. Zgodnie z KPA, kodeksem postępowania administracyjnego, mamy na to 30 dni, żeby się do tego pisma ustosunkować. Termin mija nam 4. Ale czy pan to rozumie, co jest zapisane? Proszę pana, ma pan tutaj, ja to rozumiem, pan może nie. Mamy, proszę pana, tutaj uzasadnienie i możemy się z tym uzasadnieniem, albo może się pan zgadzać, albo nie. To jest pana decyzja i nikt na to nie będzie wpływał. Teraz pan wójt, bo pan przed chwilą skończył. Proszę? Wniosek? Ale to do 5 minut. Ten program. No ja mogę? Bardzo proszę, panie wójcie. Szanowni państwo, tą szopkę, którą tutaj widzieliśmy przed chwilą, wynikała tylko z tego, że po prostu nie rozumie tematu, nad którym dzisiaj debatujemy. Szanowni państwo, trzeba sobie zdawać sprawę, jaka jest odpowiedzialność gminy za określone zwierzęta. Gmina
jako organ odpowiada tylko za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami domowymi. My mamy wiele skarg na szkody spowodowane przez zwierzęta łowne, tak zwane, których za szkody spowodowane przez te zwierzęta, które odpowiadają, koło łowieckie, nie, a tutaj wiele pism wpływa do gminy. Gmina się tym nie zajmuje. Mówię tutaj o dzikach, jeleniach, sarnach i innych. Te szkody pokrywają na obwodach, w których zostały wykonane szkody, koła łowieckie. Takie mamy prawo. Natomiast trzecia kategoria zwierząt, tak zwane zwierzęta potocznie chronione, za szkody spowodowane przez te zwierzęta odpowiedzialność ponosi skarb państwa. Dla przykładu niedźwiedź, wilk, ryś. Ale to ma związek właśnie z tą sprawą, dlatego chciałem, panie przewodniczący, jeżeli mogę, to najpierw wyjaśnić, bo tutaj wiele kwestii nie zostało dopowiedziane. W budżecie gminy, jak państwo wiecie, środki przeznaczone na ten cel były w kwocie, o ile pamiętam, 12 zł. Co roku? 12 tysięcy złotych. Co roku tą kwotę podwyższamy, ponieważ bardzo dużo zwierząt na terenie gminy zostaje porzuconych przez właścicieli. Nie ma możliwości ustalenia właściciela tego zwierzęcia. Ostatnio mamy taki przypadek na terenie naszej gminy z koniem, który został porzucony. Nie możemy ustalić właściciela i też musieliśmy zająć się tym koniem. I wracając do słynnej sprawy naszych kotów. Jak państwo czytali w uzasadnieniu, jak państwo czytali korespondencję, kot z naszej wiedzy został przysposobiony, a za utrzymanie zwierzęcia przysposobionego odpowiada jego właściciel, który go przysposobił. Druga sprawa, państwo też wiecie, że kot jest zwierzęciem wolno żyjącym i to zwierzę potrafi sobie zabezpieczyć pokarm w okresie wiosenno-letnio-jesienno. I my, jako Urząd Gminy, nie znaleźliśmy podstawy, a czytaliśmy i kontaktowaliśmy się z wieloma organizacjami, które się zajmują ochroną zwierząt, aby wydatkować pieniądze publiczne na dokarmianie tych kotów w okresie, kiedy one mogą wyżywić się w środowisku naturalnym. Pan Piotr Wacławski, my znamy jego sytuację, bo w tym okresie, od kiedy jest ta sprawa słynnych kotów, pan Piotr najpierw oskarżał inne osoby o to, że są właścicielami kotów, państwo czytali o podrzuceniu tych kotów, prześcieradle, które należało do jednego z ośrodków, to też trwało przed prokuraturą. Pan Piotr Wacławski oskarżył pracownika merytorycznego u nas w urzędzie o to, że nie zajmuje się tą sprawą, państwo czytaliście, umorzenie sprawy przez prokuraturę, więc tutaj ja uważam, że my jako urząd gminy wykonaliśmy wszystkie obowiązki, jakie ciążą na urzędzie w stosunku do tego zwierzęcia, czyli kota, który może być w tej klasyfikacji, to oczywiście też uzasadnienie z prokuratury, zwierzęciem wolno żyjącym. I kwestia tego, czego nie rozumie pan Krupa, że skargi na wójta. Proszę państwa, skargę na organ, którym jest wójt, może napisać każdy, a jedynym organem właściwym do rozpatrzenia tej skargi jest Rada Gminy. Dodatkowo pan Piotr Wacławski napisał omylnie, w swojej chyba nieświadomości, również skargę na zastępcę. Rada Gminy nie jest organem, który takie skargi rozpatruje na zastępcę, ponieważ zastępca jest pracownikiem urzędu i jego przełożonym jest wójt gminy. Więc to jest też jakieś nieporozumienie tutaj wynikające w treści tej skargi. Jeszcze raz zaznaczam, jako Urząd Gminy zrobiliśmy wszystko, co tylko było w naszej mocy, a wydawanie pieniędzy publicznych na zbędne rzeczy chyba jest niewłaściwe i tego jako wójt muszę pilnować. Myślę, że tyle. Pani Alicja, bardzo proszę. Ale chyba damy życzliwość. Rozchodzimy się i tak mówimy o wszystkim. Nie zawsze dobrze. Sprawę to reguluje na pewno ustawa o ochronie zwierząt. To na pewno. Proszę państwa, mnie w mojej wypowiedzi o co chodziło?
Nie chodziło o to, że takie sprawy powinno się łagodzić na szczeblu gminy. Nie, żeby rada się tym zajmowała, bo absolutnie nie jesteśmy do tego powołani. I należało zrobić wszystko, żeby to załagodzić. O to mi chodziło. I nie będę dochodzić, czyja wina i którędy. Na pewno urząd próbował coś zrobić, bo ta sterylizacja i tak dalej z tym, że nie wiem, czy nie należało się zastanowić i czy niewygodniej i nie taniej byłoby zabrać te koty, albo je komuś rozdać, albo dać do schroniska i temat byłby po prostu na szczeblu gminy załatwiony. A tak, no to mamy, co mamy. I wiadomo, jeżeli są sytuacje drażliwe, to trzeba wszystko robić, żeby po prostu je załatwić niżej, no bo faktycznie zajmowanie się przez radę kotami i jeszcze prokurator, i jeszcze sąd, i jeszcze to, no to już wiecie co, no to już jest farsa, bo każdy z tych ludzi, którzy jest tu zaangażowany w tym, bierze jakieś pieniądze. A jak chodzi o dietę na koty, no to mówmy się, że każdy z nas reguluje komu i na co daje dietę, bo ja na pewno swojej diety nie zatrzymuję i wydaję ją na cele, według mnie, bardzo właściwe. Dziękuję, tyle. Dziękuję bardzo. I dajmy sobie już spokój z dyskusją, bo to wtedy dyskusja się przerasta. Wójt taki, ten taki, ten siaki. To chyba szkoda naszego czasu. Każdy zagłosuje, jak uważa. Ja tylko Państwu radnym przypominam, że w związku z tym, że dzisiaj jest sesja, to nikt wyższej diety nie dostanie. Dieta jest stała, diety są pomniejszane tylko wtedy, kiedy któregoś z Państwa nie ma na sesji. W związku z tym nie ma dodatkowych kosztów związanych z dietą odnośnie sesji. To jest nieporozumienie. A proszę Państwa, czytaliście tę skargę i tutaj no, Pan Wójt się wypowiedział, ja też chciałbym się tylko do tego krótko ustosunkować. Prawo nam, że tak powiem, nie pozwala tych kotów w okresie od wiosny do jesieni dokarmiać, ale foruzimą potem Pan otrzymał z urzędu gminy nie tylko na sterylizację, ale dostał karmen dla tych kotów. Trzeba się z tym liczyć, że możemy tych przypadków kotów mieć na terenie gminy więcej. Proszę Pan Marek Szonkiewicz. Słuchajcie Państwo, pozwólcie, że spróbuję wprowadzić trochę porządku. Mamy tu postanowienie o umorzeniu śledztwa wydane przez prokuratora. W tym uzasadnieniu, w części tego uzasadnienia, pozwolę sobie zacytować. Zgodnie z cytowaną ustawą w artykule 21 chodzi o ustawę o ochronie zwierząt. Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju swobodnego bytu. Zgodnie z tym stanowiskiem nie należy zmieniać bytowania zwierzętom wolno żyjącym. I o co tu chodzi? Ja mam kota przybłędę od 4 lat. Raz tylko wystawiłem mleko w zimie na balkonie, żeby się przyszło napić. I już zostało. I tak się dzieje ze zwierzętami. To jest niewłaściwe podejście. Przecież jak się dokarmia zwierzęta leśne, to też się nie przywozi pod stodołę, tylko wywozi się do środka lasu tam i te buraki gdzieś wyrzuca i one już są nauczone czekać nawet w określonych porach. Ale jest to zrobione w ich środowisku, czyli w lesie, z dala od zagród, z dala od budynków mieszkalnych. I musi sobie też ktoś zdawać z tego sprawę, że raz podkarmiając zwierzę, kot jest specyficznym stworzeniem, bo to jest dzikie, jakby nie było, wolno żyjące określone wyraźnie w ustawie. Nie pies, a właśnie kot jest określony jako żyjący. On sobie potrafi poradzić, on sobie potrafi zdobyć pożywienie, natomiast w zimie rzeczywiście czasami może się po prostu bliżej gospodarstw. Przypatrzcie się Państwo, ktoś jeździ do Caritasu w Myczkowca. Ile tam jest bezdomnych tak zwanych kotów wolno żyjących, które się nie dadzą pogłaskać, ale regularnie przychodzą odpadki i resztę z... Nauczone raz tak stworzenie dzikie będzie wracać do tego matecznika, że tak powiem, czy tam gdzie jest podkarmiane i on się przestaje być wtedy dzikim. Jest tu nieświadome, bo na pewno w dobrej wierze to robił Pan Piotrek, ale no nieświadome to, że spowodował, że od pewnego momentu stał się de facto właścicielem tych zwierząt. To stwierdza decyzja prokuratorska. Też w oparciu o ustawę. Działania gminy w tym zamierzeniu, że zostały wysterylizowane, no gmina zrobiła co mogła, ale z drugiej strony jak zacznie stwarzać taki precedens, no to się potem może okazać, że będzie... Urwało się i teraz... Nie, dobra, nic się nie wyłączyło. W każdym razie chcę zwrócić uwagę, że skarga złożona musi być rozpatrzona przez Radę Gminy, czy nam się to podoba, czy nie. Natomiast jeżeli nasze działania się nie spodobają Panu Piotrowi,
bo to jest samorządowe kolegium odwoławcze i tak dalej. Jak będzie poczuł potrzebę, że jest pokrzywdzony, po prostu może się odwołać. Trzeba go też o tym poinformować, że ma takie możliwość. Dziękuję. Dziękuję. Ja mam tylko pytanie do pana radnego Janusza Kupy. Czy podtrzymuje pan swój wniosek o 5 minut przerwy? Tak, bo chciałbym zobaczyć to. A to proszę. Więc jeszcze raz mówię. Spokojnie powiem jeszcze raz. Szopkę to pokazał pan Wójcik Leszko. Nie ja, ale pan Wójcik. Szopka to jest ta sesja. Ta sesja w sprawie 4 kwoty. Gdyby to była sesja w sprawie oczyszczalnej, w sprawie jakichś innych spraw ważnych dla naszej gminy, to zgadzam się. Ale przebrali 4 kwotów. Teraz tutaj pani Michalska powiedziała bardzo dobrze, tak. Te wszystkie pisma. Zajmowała się pani prokurator tymi sprawami. Zajmowali się inni. Zajmowali się urzędnicy, pisami. Czy wójt nie był w stanie załatwić tej sprawy tymi 4 kwotami? Ja wiem, że pan znany, ten drugi jest może samą wartą i tak dalej. Ale czy to nie można... Proszę państwa, wiecie ile to wszystko kosztuje? Przecież to za to się płaci. Czyli nie płaci wójt, tylko płacimy my. Wszyscy, którzy oddają podatki. No słuchajcie, no jak można do takiego czegoś doprowadzić? No jak można do takiego czegoś doprowadzić? I jeszcze raz mówię wyraźnie, że koszty realizacji programu ponosi gmina. To gmina odpowiada za zwierzęta bezdomne. To gmina odpowiada, a nie ten pan, który tam z tymi kotami. I pan daje sygnały, że są koty. I gmina ma to załatwić. Nie tylko, że gmina ma sprawizować. Okej, w porządku. Ale gmina ma dbać o zwierzęta bezdomne. To jest przepis taki, ludzie. I dzisiaj uzasadnia się niezasadną skargę na działanie wójta tam, na działanie wójta gminy Solina. No jak możemy to podjąć tę decyzję? Czy my jesteśmy tym sądem? Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne, że my tu jesteśmy dzisiaj. No ludzie, są potężne koszty od 4 kwoty. Jak dzisiaj powiedzieliśmy, straciłem nadzieję na to, że ten wójt obecny tutaj jest w stanie zrobić z tej gminy coś, jak on sobie nie radzi z 4 kotami. Panie wójcie, no nie, to jest skandal. Panie wójcie, proszę. Panie wójcie, panie Januszu, spokój z tym obrażaniem. Ja mam strachuje skandaliczne. Panie Januszu, przepraszam. Panie Januszu, przyprowadzam pana do porządku. To pan tutaj tą całą sesją panował. Pan jest tylko jedną osobą, która najwięcej tu krzyczy. Dlatego, że macie inni wszyscy pod sobą. Rozumiecie? Nikogo pod sobą tu nie ma, że tu nie synu. Zobaczcie, pan Tomczyk bardzo. Przestańcie, ja nie wiem waszej koalicji. Odbieram pan głos. O czym się rozmawiamy zawsze? Jak mamy głosować? Panie, jak było ustalone, to zostanie przewodniczący? A teraz udajecie inaczej? Święty krowy się zbawa. Pan Tomczyk, proszę za siebie. A ty się nie odczuwaj, bo ty jesteś na piątą kadencję, o kotach. 5 minut przerwy! Proszę mi pokazać tą zasadę. 5 minut przerwy. Nie masz. Po przerwie. 5 minut koniec sesji, wznawiam obrady sesji. Panie Marku, proszę o zamknięcie drzwi. To jest prośba. Koniec przerwy, wznawiam obrady sesji. Wszystko na ruch. Co? Pan Szczepan Tomczyk miał udzielony głos, bardzo proszę. Proszę o ciszę. Drodzy Państwo, no mamy projekt uchwały o zarządzie Interkoma. Nie wiem, już chyba 45 minut na tym rozprawiamy, no, 4 kotami. Jedni chcą błysnąć, drudzy słuchają, wielkie oczy robią, jak tylko faktycznie zimą. Nie rozumiem pewnej tutaj dyskusji. Mamy postanowienie, tak jak tu pan Marek powiedział, wyrok. Nie możemy też, panie Krupa, zrobić precedensu, bo jeżeli z tymi 4 kotami zrobimy precedens, to będzie trwało latami, każdy będzie z taką samą kwestią się do nas zwracał i dopiero gmina będzie. Ale ma prawo. To ja panu nie przerywałem. Ma prawo. Panie, ja nie przerywałem. Inna kwestia jest taka, dostaliśmy dokumentację związaną z korespondencją. Przecież jeżeli pan jest przeciwny, to pan tak zagłosuje. Jaki to jest, w czym to jest problem? Padł wniosek o, panie przewodniczący, padł wniosek o przerwę, odbyło się. Padł wniosek o chyba zjeżdżę nasze, też musimy go przegłosować. I mój wniosek to jest, przejdźmy do głosowania. Nie, dlaczego? Momencik, jeszcześmy nie zakończyli, spokojnie, panie Łukaszu. Proszę państwa, tutaj ze strony pana radnego Kruby padł wniosek, żeby przekazać część diety na te 4 kotki. Kto z państwa jest za tym, proszę o podniesienie rękę do góry. Proszę bardzo. To jest przeciw. To co, mamy im dobrze wydawać?
Kto się wstrzymał? Przeciw, jest trzech. Proszę Państwa, za było dwóch radnych, przy trzech głosach wstrzymujących, reszta głosów była przeciw. To jest dopiero kuriozum. Pan Łukasz Dytkowski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jest to śmieszny problem z tymi kotami i rzeczywiście nie powinno się tutaj doprowadzić do tego, że dyskusja jest na forum Rady i tutaj popieram panią Michalską, można było tak zadziałać, tak z obywatelem się porozumieć i nie było do tego. Natomiast powoływanie się na postanowienie o umorzeniu w tym przypadku nie jest do końca zasadne. Ale proszę nie przeszkadzać, panie radny. No rozśmieszy mnie pan, przepraszam. Dlaczego? Dlatego, że odnośnie porzucenia tych zwierząt, bo pan Wacławski cały czas w urzędzie i wszędzie twierdził, że te zwierzęta zostały porzucone. I odnośnie porzucenia zwierząt prokuratora nie zajęła kategorycznego stanowiska. Dlaczego? Dlatego, że umorzono postępowanie w tej sprawie wobec stwierdzenia braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. I nigdzie nie wykluczyliśmy, że te zwierzęta zostały porzucone przez kogoś. I wciskanie teraz panu Wacławskiemu tezy, że te zwierzęta są wolne, tylko żyjące, rozsierdziło tego pana po prostu, bo urząd potraktował go po macoszemu pana. Przyszedł. Petent stwierdził, że zostały porzucone zwierzęta. Prokuratura jednoznacznie nie zajęła stanowiska i nie możemy wykluczyć, że te zwierzęta zostały porzucone. I to pan Wacławski ma rację w tym zakresie. I dlatego obywatel skarży się później, bo został potraktowany przez urząd obstynicznie, byle ja. I to jest sedno tego problemu. Co do tego programu, no też chciałbym zobaczyć taki program, chciałbym usłyszeć tutaj parę zdań na temat tego programu od pana wójta. To jest program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. Byłby tam szablon określony, jak należy postępować. Brak mi tutaj jest też w tej dokumentacji notatki urzędnika odnośnie wizyty pana Wacławskiego. Wszędzie mamy tutaj odpisywanie na pisma, ale nie ma nigdzie informacji urzędnika, że ten pan przysposobił zwierzęta dziko żyjące. Tylko tak to wszystko po kolei na potrzeby tych pism rozbudowano tą tezę, że to są dziko żyjące zwierzęta. Odnośnie skargi na zastępcę, to powinien rozpatrywać, mi się wydaje, pan wójt. Czyli tu powinien być taki schemat, że rada rozpatruje skargę na pana wójta, a pan wójt na pana zastępcę. Także pan Wacławski się nie pomylił w tym zakresie. Zabrakło tutaj czynnika ludzkiego w tej sprawie. I doprowadzenie do sytuacji, że rada zajmuje się czterema kotami, no jest po prostu śmieszne, groteskowe. Uważam, że nie do końca urząd spełnił swoją rolę w zakresie kontaktu z obywatelem. Dziękuję. Pan Szczepan Sączek. Proszę o ciszę. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Panie Ekonomie. Ja tutaj cały czas uważam, że my się nie zajmujemy czterema kotami. My się zajmujemy skargą na wójta. Oczywiście, że tak. Czy nam się to podoba, czy nie, my musimy tą skargę rozpatrzyć, czy jest zasadna, czy niezasadna. I nad tym mamy głosować, że nie nad czterema kotami. Nie radny zajmujemy się kotami. Dziękuję bardzo. Pan Marek Szymon-Giewicz. Szanowni Państwo, widzicie sami Państwo, to jest najlepszy przykład na to, jak jednym pismem, jednym uzasadnieniem prokuratury rejonowej w Lesku można przedstawić tą sprawę w różnych światłach, cytując poszczególne zdania. Pasowałoby przeczytać jednak całe to uzasadnienie, ale już oszczędzę tego Państwu, tylko zacytuję w dalszym ciągu to samo uzasadnienie prokuratury. W omawianym przypadku Urząd Gminy w Solinie postąpił zgodnie z tym stanowiskiem. Do zadań własnej gminy należy opieka nad zwierzętami bezdomnymi, ale nie wyłapywanie kotów wolnożyjących. Skoro, jak twierdzi Piotr Wacławski, nie dokarmiał on kota, który przebywał na jego posesji, to kota tego można uznać jako wolnożyjącego, który zdobywa pożywienie bez udziału człowieka.
Zgodnie z prawem gmina nie ma obowiązku wyłapywania go pomimo takiego żądania przez Piotra Wacławskiego. No i potem jest, że gmina w lutym pokryła jeszcze związane koszty ze sterylizacją, etc. To jest to samo pismo, to jest cytat, ja sobie tego nie wymyśliłem. Dziękuję bardzo. Pani Alina? Ja ponawiam wniosek pana Polczka o głosowanie strony. Faktycznie głosujemy nad skargą, tylko moja wypowiedź wcześniejsza właśnie dotyczyła tego, że po co doprowadziliśmy aż do takiej sytuacji. Ale w tej chwili głosujmy, wystarczy. Ale programu się nie widzimy. Był wniosek, można działać na zasadzie ustawy. Jest ustawa regulująca sprawę opieki nad zwierzętami. Wniosek mój jest, bo w ten sposób to my będziemy sobie... Szanowni Państwo. Szanujmy się nawzajem i swój czas. Wniosek. Jest ustawa o zwierzętach bezdomnych i półdziko żyjących, i dziko żyjących, więc nie jest wymagany tego typu, nie jest wymagany program. Gmina ma wykonywać swoje zadania zgodnie z obowiązującą ustawą. W związku z tym, że padł wniosek o głosowanie... Jeszcze mam Musimy przegłosować wniosek pani Aliny. Kto jest za tym, żeby przystąpić do głosowania nad uchwałą oznaczoną literką A? Jeszcze ja mam jedno zdanie do powiedzenia. Bardzo proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Słuchajcie, no ja jeszcze nie skończyłem. Ale panie Januszu, pan wniosek, panie radny, pana wniosek też był przegłosowany. Panie Januszu. Jeszcze ja chcę do tego coś powiązać. Ja bym rzeczy, pan już głosował, jak jeszcze nie skończyłem. W związku z tym, że wniosek pani radnej, że panu nie udzielił głosu. Nie udzieliłem panu głosu. W związku z tym, że wniosek pani radnej został przegłosowany pozytywnie, przystępujemy do głosowania. Kto jest... To jest za przyjęciem uchwały oznaczonej literką A. Proszę o podniesienie ręki. Ale gdzie jest ten program? No ludzie, no przecież miał być program. Kto jest przeciw? Przeciw. Kto się wstrzymał? Proszę Państwa, 8 radnych głosowało za, przy 2 głosach przeciwnym, 1 głosie wstrzymującym. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do uchwały oznaczonej literką B. Ale wy mi zamknęliście w tej chwili usta, panie przewodniczący, to jest skandal. To jest skandal. Ja składałem wniosek, tak samo chciałem zobaczyć ten program. Gdzie jest ten program? Przecież było powiedziane panu, że programu nie ma. Nie ma programu, tak? Nie ma. To jest skandal. To jesteście w ogóle nieodpowiedni. To wy tak samo musieliście... Proszę o spokój. Przestańcie, to robicie z pośmiewiska. Panie Januszu, odbieram panu głos. No to może jeszcze przegłosujemy. Odbieram panu głos. Przystępujemy do uchwały oznaczonej literką B Rady Gminy Solina w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Podstawę prawną opuszczam. Rada Gminy Solina uchwala. Paragraf pierwszy. Uchwale numer 19/177/15 Rady Gminy Solina z dnia 30 grudnia 2015 roku. Uchwała budżetowa Gminy Solina na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 19 tysięcy złotych, w tym dochody bieżące 19. Paragraf 756. 19 tysięcy. Ogółem zwiększenia dochodów o 19 tysięcy. Punkt drugi. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 17 077 zł 68 groszy. Dział 600 transport i łączność 1295 zł. Dział 750 administracja publiczna 684 zł. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 098 zł i 68 groszy. Dział 926 kultura fizyczna 3000 zł. Razem zmniejszenia wydatków 17 077 zł i 68 groszy. Punkt trzeci. Zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 68 tysięcy, w tym wydatki bieżące 21 077 zł i 68 groszy. Dział 600 transport i łączność 7 498 zł i 68 groszy. Dział 630 turystyka 2600. Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 tysięcy. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2000.
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 4000, dział 926 Kultura Fizyczna 4979 zł, razem zwiększenia wydatków 36 077 zł i 68 groszy. Paragraf drugi. Wprowadza się zmiany kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci, punkt pierwszy. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2016 rok na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Górzanka w kwocie 4797 zł w sposób następujący. Remont dział 600 do 617, remont dróg wewnętrznych 1295 zł. Promocja sołectwa 684, ogrodzenia boiska sportowego 3000, razem 4979 zł. Punkt drugi. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu na 2016 rok na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Górzanka przedstawiają się następująco. Remont dróg wewnętrznych 4618,87, promocja sołectwa 316, zakup wyposażenia dla OSP 2000, utrzymanie terenów zielonych 6000, wyposażenie świetlicy wiejskiej 2000, kultywowanie tradycji 2500, zakup i montaż piłkochwytów, przepraszam, na boisku sportowym 4979 zł. Punkt trzeci. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2016 rok na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Rajskie w kwocie 11400 zł w następujący sposób. Remont dróg wewnętrznych 6800, wykonanie tablic informacyjnych na szlaku 2600, utrzymanie terenów zielonych 2000, zagospodarowanie terenu, infrastruktura sanitarno-wypoczynkowa, rekreacyjna, parking i 11400, razem 11400. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu na 2016 rok na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Rajskim przedstawiają się następująco. Remont dróg wewnętrznych 6800, wykonanie tablic informacyjnych na szlaku 2600, utrzymanie terenów zielonych 3090 zł i 84 grosze. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2016 rok na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Rybne w kwocie 698 zł i 68 groszy w sposób następujący. Remont dróg wewnętrznych 698,68, utrzymanie terenów zielonych 698,68, razem 698,68. Punkt szósty. Po dokonaniu zmian wydatków budżetu na rok 2016 na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Rybne przedstawiają się następująco. Remont dróg wewnętrznych 10498,68, wykonanie alejek na cmentarzu Wołkowyje jako wspólne przedsięwzięcie z Sołectwem Wołkowyje a Sołectwem Bukowiec 2400, utrzymanie terenów zielonych 247 zł, montaż jednej lampy oświetlenia drogowego 2000. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy. I paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tu jest załącznik, zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy Stolina na 2016 rok, dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, to jest dział 921, gminny ośrodek kultury, sportu i turystyki, dotacja dla instytucji kultury 4000, razem dotacje pokrewne 4000, dotacje celowe, dział 754, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pod nazwą Posterunek Policji w Polańczyku, przebudowa i modernizacja obiektu 15 tysięcy, razem dotacje celowe 15 tysięcy. Czy ktoś z panów i pani radnych odnośnie uchwały oznaczonej literką B ma jakieś zapytania? Bardzo proszę. Pani Alina, bardzo proszę. Ja, no ale na te 15 tysięcy powinna być jeszcze dodatkowa uchwała wydana. To raz, a to jest jedno moje zapytanie, chyba że to będziemy przegłosować przy okazji. A dwa, to jeszcze zdaje się, mam się wypowiadać, czy damy jeszcze w przyszłym roku. Tak? Zapewnienie to jest jedna sprawa. A druga sprawa, ja mam pytanie do pana wójta. Ponieważ sądzę, że chyba dobrze sądzę, że te 4000, no nie ma pani księgowej, więc że te 4000 dla Voxitu to jest dalej dla Różanki na te jakieś dopłaty do wojska, tak? Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby dopłaty, tylko czy, mam pytanie, czy
jeżeli na przykład braknie komuś w ważnej sprawie oczywiście funduszu, to też dostaniemy? Proszę Pani, mogę? Momencie. Tak, w momencie, tylko proszę Państwa, chciałem tylko Państwu zaznaczyć, że ja tutaj w tych swoich tutaj dokumentach mam tak pismo z Komendy Policji, co się do nas zwracają, te 15 tysięcy i też mam tutaj protokoły z zebrań wiejskich odnośnie tych zmian w funduszach sołeckich. Także jakbyście Państwo chcieli dostać do wglądu. Panie Przewodniczący, my się nie rozumiemy. Ja rozumiem Panią. Tylko ja chciałem uzupełnić tylko do swojej wypowiedzi, a tutaj teraz udzielam głosu Panu Wójtowi. Jestem przekonana, że to jest na podstawie wniosków. To ja taka znowu głupia nie jestem, przepraszam bardzo. Chodzi mi o dodatkowe 4000. I jest kwestia tego typu. Nie jest to moja złośliwa wypowiedź. Jestem za, jeżeli nas stać. Jestem za, oczywiście. Tylko pytam, bo po prostu mam taką... Może mi wystarcza, może nie. Czy po prostu jak komuś braknie jakaś drobna kwota na ważny cel, nie tam, że sobie coś wymyślimy, to czy po prostu stać nas będzie na to, żebyśmy też dostali parę groszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem jeszcze Państwu radnym przypomnieć, że na ostatniej sesji, która się odbyła, co prawda zostało u nas tylko niezbędne kworum do podejmowania niezbędnych, że tak powiem, uchwał. Podjęliśmy, że na policję przeznaczymy 25 tysięcy, prawda? Jednogłośnie byliśmy za. Także jednogłośnie było przegłosowane. Nie był uchwał, tylko wniosek. Pan wójt do wypowiedzi Pani Rady. Ale ja jeszcze dwa słowa, dobrze? Bo ponieważ poruszył Pan problem tego, że niektórzy radni się zwolnili wcześniej. Ale prawda? W sprawie pieniądze. Nie, ale zresztą zgłaszałam. No więc pisanie o forum, czy dyskutowanie, że starsza radna, czy tam długoletnia radna wyszła. Miałam po prostu komisję lekarską i mówiłam Panu Przewodniczącemu, więc takie sumowanie gdzieś tam na forach. To przechodzi ludzkie pojęcie. Tyle. Dziękuję. Bo przeważnie jestem do końca. Dziękuję Pani Alino. I to nie tylko o mnie chodziło, tylko wiele Pani Alino, proszę. To może w swoim gronie załatwiajmy takie sprawy, a nie popisujmy się tam, gdzie nie trzeba. Pani Alinko, dziękuję za wypowiedź. Bardzo proszę Pan wójt. Odnośnie uchwały oczywiście Pani wójt. Proszę Państwa, może zacznę od dofinansowania zadań, które zostały w ramach Funduszu Sołeckiego określone na ważnej sprawie. Proszę Państwa, jeżeli jest ważna sprawa, a są środki, odpowiadając tu Pani Radnej, albo z rezerwy tak zwanej budżetowej, albo po prostu zwiększamy dochody, gdzie jest taka możliwość, to zawsze finansujemy. To takie pytanie to po prostu jest dla mnie bezzasadne i zawsze staramy się to zadanie zrealizować. Kolejna sprawa dotyczy wydatków na policję. Proszę Państwa, na poprzedniej sesji pytamy Państwa, czy będziemy partycypować tutaj w kosztach przygotowania projektu rozbudowy tego naszego posterunku. Państwo wyrazili zgodę. Wczoraj otrzymaliśmy telefon z Komendy Wojewódzkiej, Pan Komendant Wojewódzki, Pani Księgowa chyba, tej firmy też, Komendy Wojewódzkiej, dzwonili tutaj do nas, że bardzo jest im potrzebna kwota 15 tysięcy na ten projekt. Łącznie nasze zobowiązanie ma wynosić 35 tysięcy. Na to zadanie, nie wiem ile ono będzie kosztować, ale szacuje się, że w granicach od 450 do 800 tysięcy będzie przebudowa tego kosztować, a może i więcej, będzie to sfinansowane ze środków centralnych. Dlaczego ta kwota wzrasta do 35? Jak tutaj było powiedziane, to ja z częścią Państwa, z którym się widziałem, to mówiłem. Jest jeszcze tak zwana możliwość stworzenia systemu łączności radiowej dla policjantów, bo będziemy mieli ten posterunek i ten posterunek będzie obsługiwał dalej jezioro, żeby policjanci byli informowani o zdarzeniach. Więc taki system łączności powiadamiania będzie tutaj dodatkowo może stworzony i do 35 tysięcy złotych będzie kosztował projekt przebudowy tego posterunku, jak również projekt urządzenia tego systemu alarmowego powiadamiania o zdarzeniach. I my dzisiaj musimy podjąć również zobowiązanie, że tą pozostałą kwotę, czyli 20 tysięcy, zabezpieczymy w budżecie na rok 2017 w ramach dotacji takiej celowej.
To jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o policję. Dzisiaj, w dzisiejszym protokole prosiłbym panią przewodniczący, żeby się takie tutaj zobowiązanie też znalazło, żebyśmy tą kwotę w budżecie zabezpieczali. Kolejna sprawa, jeżeli mówimy o tych pozostałych zmianach w budżecie, są to zmiany wynikające głównie z Funduszu Sołeckiego. Jak państwo wiecie, wszelkie zmiany zgodnie ze zmianą ustawy o Funduszu Sołeckim mogą być dokonywane maksymalnie do października. Więc myśmy się zwrócili do wszystkich sołtysów, jeżeli zachodzi potrzeba innego wydatkowania tych środków, żeby takie zmiany do nas po prostu zgłaszać. Do końca października one będą sukcesywnie wprowadzane na sesję, żeby jeszcze zadania były zrealizowane. Natomiast w Burzance odnośnie tych pochwytów wystąpiło zapytanie o cenę, jaka to ma być kwota. Podobne pochwyty były w roku 2013 w Myczkowcach budowane. To samo praktycznie za kwotę 20 tysięcy. Z zapytania wyszło, że w tej kwocie możemy to zrobić. Z tego względu, że my wszystkie środki mamy wydatkowane na sport, kulturę, turystykę, są celowo wydawane przez budżet innego ośrodka kultury, sportu i turystyki, więc musimy to udzielić również w formie takiej dotacji. I to tyle na ten temat. Chyba to jest sprawa prosta dla państwa. Jest to bardzo prosta zmiana uchwały. Nie. Pan Kazykowski był pierwszy, pani Alino. Chyba, że on pani ustąpił. Nie, panu też chce jednak powiedzieć. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Tutaj również chcę zabrać głos w sprawie tych dodatków do Funduszu Sołeckiego, Sołeckiego Burzanka. To jest realizacja hasła skończyć, załatwić niektórych radnych właśnie. Dlatego gdyby radny z Poleńczyka przyszedł i poprosił o jakiś dodatek do Funduszu Sołeckiego, to by nie było pieniędzy. Natomiast to, że pan Urzanki wielokrotnie broni wójta w sprawach tragicznych, to jest odwdzięczanie się postaci darowi. I teraz czy na przyszły rok ten Fundusz Sołecki dla sołectwa Burzanka zostanie zmniejszony i na przykład sołectwo Polańczy uzyska jakieś dodatki do swoich wydatków? Panie radny, no nie ośmieszał się pan, jakie my mamy możliwości zmniejszenia Funduszu Sołeckiego? To czy pan sobie zdaje sprawę, że zgodnie z ustawą o Funduszu Sołeckiego w jaki sposób on jest naliczany? To jest rozdawnictwo funduszu środków gminnych dla wybrańców. Natomiast ci, którzy tak jak ja potrzebowałem pieniądze już 2 lata, o tym mówiłem, odnośnie remontu rur na osiedlu Panorama, to po prostu się to ignoruje. Droga jest coraz, woda jest coraz droższa, a nadto pijemy czasami za trudną wodę, o czym nie wiemy. Dziękuję. Dwa słowa. Ja dwa słowa. Bardzo proszę. Proszę państwa, jeżeli taka sprawa, jeżeli radny nie rozumie, że Fundusz Sołecki jest elementarną częścią budżetu gminy, to już jest dla mnie pewnego rodzaju, no nie wiem jak to nazwać, kuriozum. Proszę państwa, wiele zadań było w roku 2015, 2016 realizowanych w ramach tych środków, które są ogólnie środkami gminy. Jeżeli ktoś zaplanował remont jakiejś drogi, a po zapytaniu ofertowym albo po przetargu droga kosztowała więcej, to zawsze te pieniądze się dokłada. Proszę państwa, na czym polega Fundusz Sołecki? Bo tu trzeba rozumieć, o co chodzi. Fundusz Sołecki jest to wydzielona, ale niektórzy nie rozumieją. Wydzielona kwota budżetu, której uchwalanie, prawda, sposobu wydatkowania środków należy do mieszkańców i tyle. To wszystko jest dla nas budżetu. Nie, dziękuję. Pani Anita, bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Jeszcze mogę Was przepraszam bardzo. Teraz proszę, Panie Wójcie, Pani Alina teraz. Bardzo proszę, Pani Alina. Panie Wójcie, bo Pan próbuje podważyć moją wypowiedź. Ja doskonale wiem, jak budżet wygląda, jak się go układa. A ponieważ wiem, Panie Wójcie, że są sytuacje ważne, ważniejsze. Ja akurat, Panie Wójcie,
nie będę chyba potrzebowała tych pieniędzy, więc strachu nie ma. Ale są miejscowości, gdzie może wspólnie będziemy robić jakiś zakup i którym tam coś braknie. I to akurat uważam, ja przynajmniej, i sądzę, że przedstawiciele tych miejscowości za rzecz bardzo ważną. I bo jak się coś wspólnie kupuje, to jest tani, prawda? Ja w tym targowaniu jestem chyba dobra. Dlatego to moje pytanie. Więc panie pośle, ja rozumiem, że czasem trzeba kogoś pouczać, nie pouczać, ale darujmy sobie nieraz te kwestie pouczania, to gdzie nie trzeba pouczać. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, odpowiadając, ja pani radna Michalska, ja nikogo nie pouczałem. Nie, ale to co pan powiedział, powiedziałby wystarczy. Odniosłem się do wypowiedzi pana radnego Dytkowskiego, który powiedział, co powiedział. I jeszcze jedną rzecz do odpowiedzi pana radnego Dytkowskiego. Proszę pana, aby wydatkować środki na majątek gminny, to trzeba po prostu znać zasady finansów publicznych. Jak panu wiadomo, żeby nie, ja tylko ja mogę powiedzieć tutaj, no bo chyba wójt zawsze może w każdym czasie sesji odpowiedzieć. Proszę państwa, proszę pana, my przygotowujemy projekt przebudowy tego obiektu, czyli kotłowni plus sieci i robi to gminny zakład komunalny, ponieważ przygotowujemy się do naboru środków, które będą chyba w pierwszym kwartale 2017 roku. I to robimy w sposób taki, jak się powinno robić, a nie w sposób, który by całkowicie obciążał budżet gminy. Do tego się przygotowujemy. To są specjalne środki w ramach RPO na tego typu zadania. I ten projekt będzie kosztował około 1 000 000 złotych z możliwością uzyskania 85% dofinansowania. I już mamy uzgodnioną koncepcję, nawet w tej sprawie. Także nie robimy nic, tylko robimy to w sposób dziękuję rozsądny, żeby jak najwięcej. Dziękuję panu Wójtowi, tylko przypominam państwu, że odeszliśmy od uchwały oznaczonej literką B. Pan Dytkowski, bardzo proszę. Panie przewodniczący, jeszcze raz, panie przewodniczący, czy pan radny Dytkowski może się złapaliście się sami pułapkę, bo zażartowałem z tym zmniejszeniem budżetu Funduszu Sołeckiego w Kudance. Czyli wiem, że to jest 1% mieszkańców, którzy tam mieszkają, to zależy od mieszkańców, się krzycza zrobią. Ten Fundusz Sołecki, już zaraz pilowanie poprzez wójta i tak dalej, pokazywanie, co to, jaki to jest wójt niemądry. Natomiast odnośnie tych pana zapowiedzi, tego remontu i tak dalej, to zapomnijmy, bo to taki sam aquapark i tu chodzi o tę modernizację budynku, a nie polepszenie kotłowni i tak dalej. Te pana, ale to nie jest, związane z uchwałą, którą teraz obradujemy. Pan Szczepan Pączek. Składam wniosek o przejście do głosowania, jeżeli nie ma. Kto jest państwa za przystąpieniem do głosowania nad uchwałą oznaczoną literką B? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 11 radnych głosujących przy jeden głos wstrzymujący się. Dlatego, że dzisiaj dostałem. Nie miałem się na. Ale głosowaliśmy wcześniej. Dziękuję bardzo. Kto jest za przyjęciem uchwały oznaczonej literką B? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Na 11 radnych 9 jest za, przy 2 głosach wstrzymujących. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 4. Zamykam 28 sesję 7 kadencji Rady Ministrów.